Zaczynamy zajęcia. Proszę otworzyć sobie zeszyty, zapisać cel dzisiejszych zajęć, czyli ocenię system transportu w Polsce. Częściowo będziemy nawiązywać do treści, które poznawaliśmy wcześniej, czyli nowego działu, czyli usługi, tak, w wymiarze Polski. Dzisiaj będzie rozbudowany bardziej ten element związany z tą usługą komunikacji na przykładzie transportu w Polsce. Żeby dowiedzieć się, co będzie na zajęciach, pomoże nam taka niebieska kostka. Paulinę poproszę o złapanie. Hyc. Ok, rzucasz na biurko, patrzysz, jaki jest napis i przeczytaj nam na głos. Dobra. O, oczywiście, jeżeli jest logo, to musisz wykonać jeszcze raz rzut. Akurat logo nie jest nam aż tak potrzebne. Dobra, co tam jest napisane? O czym twoim zdaniem będzie ta lekcja? Brawo, o czym będzie ta lekcja? Magiczne pytanie. Paulina, jak sądzisz? Nie ma dobrych widzów odpowiedzi. Jak no, o transporcie w Polsce. No dobrze, okej. Okay. A może byś rozwinąć takie rzeczy, czym jest ten transport? No, czyli pewnie będzie o tym, jakim transportem poruszamy się w Polsce i o tym, jakiego transportu jest najwięcej w Polsce. Czyli jakby rodzaje i ilość. Okej. Okay. Przerzuć kostkę na kolejny stolik. Dobra. No, znowu nam wypadło logo. Adam, rzucę jeszcze raz, jakbyś grał w grę. Co tam ciekawego będzie? Czytamy. Jakie masz pytania związane z tym tematem? Jakie rodzą się pytania z tym tematem? Może jaki system transportu w Polsce jest najefektywniejszy? O, może być. Czyli jakby najwięcej też, nie wiem, przynosi zysku dla mieszkańców. Okej, okay. Można w tym tak to ująć. Może też się dowiemy. Dobra, przerzucamy na trzeci stolik. Hyc. Tylko tak, żeby trafić. O. Ja trafiłem. Niesforna kostka. Dziewczyny zbierają i rzucają się raz na planszy. Co tam ciekawego będzie? O, Legia. Legia, ponad wszystko, tak? No, jesteśmy w Warszawie, najbardziej. No, a jakie masz pytania związane z tym tematem? Patrycja, jakie masz pytania związane z tym tematem? Póki co żadne. Jak się dowiem, co będzie bardziej, nie ma to się mogę pytań zadać. Do rzeczy, których się nie zna. No tak, właśnie. Musimy się zagłębić, wtedy będą na pewno rodzić się jakieś dodatkowe pytania. Tak, na razie czekasz na to, co będzie dalej. Dobra, no to żeby nie czekać, co będzie dalej, ustalmy w takim razie, czym się będziemy zajmować. Przepiszcie sobie pod celem kryteria sukcesu do tej lekcji. Czyli dzisiaj będziemy mówić, jeśli chodzi o tą ocenę, wy będziecie oceniać ten transport. Przede wszystkim najpierw, oczywiście rozróżniając ich rodzaje, to co tutaj Paulina wspominała. Poszczególne grupy, będziemy się pracować w grupie, będą różnicować te działy transportu, ich wpływ na życie ludzi. I przede wszystkim będziecie oceniać takie wady, zalety różnego rodzaju tych transportów oraz jakby przewidywać, jaka będzie przyszłość, w jaką stronę pójdą, tak, te sieci transportowe, która się rozwinie, która nie, która ma większe szanse na rozwój, która jakieś większe trudności napotyka. Okay?
A czy udało się już to zanotować? Tak. Dobra. Zanim zaczniemy główną część lekcji, będzie takie zadanie na tak zwany dobry początek. Spróbujcie indywidualnie rozwiązać to zadanie. Ono składa się z dwóch części. I odnosi się do tego, co już poznawaliśmy. Ogólnie proszę wykorzystać te informacje, które były na geografii odnośnie położenia Polski, rozmieszczenia miast. To już mówiliśmy w dziale trzecim. I zaczniecie tą kartę uzupełniać teraz. Macie jakieś 3 minuty, powiedzmy, na uzupełnienie. Proszę dopasować rodzaj transportu do przedstawionych sytuacji. Tam macie przy każdym zadaniu odpowiednie polecenie. Tak? Jeszcze raz? A, przepraszam, nie dostałeś. Widzisz. Ok, czyli do wymienionych poniżej czynników warunkujących rozwój transportu w Polsce dopisz odpowiedni rodzaj transportu. I macie takie 3 opisy, tak? Pierwszy, dostęp do Morza Bałtyckiego, podpunkt B, regulacja Odry, dolnego odcinka Wisły, Notecie i Warty oraz przewaga nizin w ukształtowaniu powierzchni kraju. Do odpowiedniej sytuacji, jaki rodzaj transportu tutaj ma najlepsze jakby podłoże do rozwoju, tak? Jeśli chodzi o ten aspekt, który jest podany w tych 3 podpunktach. No może brzmi to trochę trudno, ale odpowiedź jest dosyć prosta, tak? Tak, te rodzaje, które znam, tak, z życia codziennego. No pewnie z Krakowa do Poznania będzie tramwaj wodny. No to proste, to za chwilę, no. Raz, dwa, trzy, weryfikujemy. Na początku robimy to pierwsze, dobrze? Ale nie przystąpić do drugiego. Na samym górze, tam patrz. Jest mapa ścienna, można zajknąć. To jest to takie coś. Nad Polską. Nie jest przypadkowa. Dzisiaj to mapa Polski. To jest tak, patrz. Ten jest taki kukrasek. Ta sama. Jedyneczka. Kto ma numer 1 na liście? Mateusz. Oto Mateusz nam spróbuje. Dostęp do Morza Bałtyckiego. Na jaki rodzaj transportu ma największy wpływ w Polsce? Na transport morski. Tak jest, transport morski, no bo dostęp do linii wybrzeża Bałtyckiego, że rozwijają się porty i się transportu dalekomorskiego. Tak najbardziej. Podpunkt B, Mateusz. Regulacja Odry dolnego odcinka Wisły na Decie i Warty. Na jaki rodzaj transportu może wpływać? Ta regulacja odcinka, poszerzanie, pogłębianie, koryt rzeczny. Jaki rodzaj? Transport rzeczny, tu niektórzy odpowiadają, a inaczej on się nazywa, jak jest w środku Polski. Na pewno samochód. O, fachowo, ale prawda, żegluga śródlądowa, czyli ten samochód wodny, ale śródlądowy. Tak jest, bo na rzekach, na jeziorach wewnątrz państwa to nazywamy w ten sposób. No i C, przewaga nizin w ukształtowaniu powierzchni kraju. 90% ponad powierzchni Polski to niewiny. To na jaki rodzaj ma kolej. Korzystny wpływ? Co, który ułatwia rozwijanie go? Kolej. Samochodowy, tak. Mateusz? Samochodowy. Samochodowy, tak jest, bo jak jest płasko, to łatwo budować drogi. Dużo trudniej w terenach jakichś wyżynnych czy górzystych, co na przykład Szwajcarzy muszą przekopywać Alpy kilometrami skały kłuć, żeby robić tunele, no bo taką mają rzeźbę, prawda? U nas teoretycznie bardzo łatwo budować drogi, a niestety nadal nam trochę brakuje w porównaniu do tej Europy Zachodniej, tych odcinków, przede wszystkim tych najlepszych autostrad i szybkiego ruchu. Okej, i zadanie drugie. Tu macie trochę łatwiej, bo jest wymienione pewne rodzaje transportu, które mamy w Polsce i należy dopasować do odpowiedniej sytuacji. Gdybyście mieli wykonać podróż i przemieścić się na tych odcinkach, które są podane w tabeli po lewej stronie, tak? Dopasujcie rodzaj transportu do tej sytuacji. Gdybyście mieli pokonać ten odcinek, można posiłkować się tą mapą Polski, ale raczej miejscowości powinny być znane. Proszę sobie kojarzyć. No, Janku.
Który byłby najbardziej dogodny, tak? Patrząc na te połączenia, na odległości. To Gdańsk, tak? Na pewno samolot. Łamane? Znaczy wiadomo, że prawie można wykonać tą samą, znaczy te dwa odcinki tym samym rodzajem transportu, ale tutaj chodzi o to, który jest najbardziej korzystny do tej sytuacji. To Gdańsk, na pewno samolot. Gatku, ja bym tutaj polemizował, ale to za chwilę będziemy mogli się wspierać. Okej. Okay. Dobra, to ja wylosuję kogoś. Dobra. Siódemeczka. Kto ma numer 7? Kto ma 7? Halo? Dobra, sprawdzimy. Helena albo Lena. Aha, Helena albo Lena, dobra. Tak, tak. Teraz sprawdzimy. To pan może. A i tak żadnej 12. Nie ma. Dobra. Okej, okay, no to nie, no to dalej. 16. Patrycja, to nie ma. 5. Hanki też nie ma. 17. Maciek jest, proszę bardzo. Maćku, spróbuj. Teraz wrócimy do tego przykładu. No i takie połączenie. Gdańsk z Helem. Uwaga. Gdańsk, Półwysep Helski. Który będzie najkorzystniejszy? Tramwaj wodny. Na pewno tramwaj wodny. I są takie stałe połączenia na wybrzeżu. Z większą oczywiście z częstotliwością w okresie letnim, ale funkcjonują na stałe. Warszawa, Przemyśl. Przypominam, Warszawa, no to chyba wiemy. Przemyśl, jeżeli ktoś mimo wszystko nie pamięta, prawda, na południu, na Podkarpaciu, więc ten odcinek, który byłby najkorzystniejszy na transport? Na pewno samolot. Pociąg osobowy, tak jest. Dlaczego nie na przykład połączenie lotnicze? No bo w Przemyślu nie ma. No dobrze, nie mamy lotniska, no to nie jesteśmy w stanie polecić, bo tutaj teoretycznie można by posiłkować się, że te odcinki można pokonać w różny sposób, ale chodzi o najbardziej korzystne, a faktycznie linia kolejowa jest i to z dawnych czasów, dawno poprowadzona, natomiast lotniska nie ma. Sytuacja i odcinek kolejny, czyli Kielce-Radom, Kielce-Świętokrzyskie i Warszawa. Co by było najkorzystniejsze? Samochód osobowy. Transport samochodowy, bo to około 3 godzin jazdy maksymalnie. Z Kielc do Warszawy zależy jak korki, ale w miarę blisko, więc to połączenie drogowe jest. Szczególnie teraz ta droga jest nawet wyremontowana. Trochę szybciej możemy ją pokonywać ten odcinek. No i zostaje nam Kraków, Poznań, czyli analogicznie. To będzie samolot pasażerski. Tak jest, bo mamy lotniska i w Krakowie, i w Poznaniu, a dystans już jest na tyle długi, że faktycznie jest to dosyć korzystne. No może niekoniecznie finansowo w porównaniu do osobowego, ale jeżeli ktoś ma możliwości i zależy na czasie, no to jak najbardziej. Te cechy będziecie rozwijać za chwilę w tym zadaniu głównym, czyli jakby te wartości, korzyści, jaki dany transport sobą reprezentuje. Ale widzimy, że no jest to uzależnione też od tych warunków środowiskowych, terenowych, jaka jest Polska, jakie są odległości między miejscowościami. I to będzie podmiotem zadania tego kolejnego. Proszę sobie zerknąć teraz na tą tablicę. My będziemy robić takie zadanie w grupie na podstawie tak zwanej analizy SWOT. Oczywiście to nie chodzi o to, co jest na rysunku z lewej strony, czyli nie będziemy tutaj analizować schematu działania komandosów, ale to wynika z tego, że to technika jest wzięta z języka angielskiego i mamy takie cztery obszary, które będziemy charakteryzować dane zjawisko. Wy będziecie charakteryzować cztery rodzaje transportu najbardziej jakby rozwinięte w Polsce na podstawie takich punktów. S jak mocne strony, bo strange, słabe strony weakness, szanse opportunist i zagrożenia trójcy. Dlatego analiza SWOT. O co chodzi? Generalnie chodzi o to, że oceniamy dane zjawisko. Wy będziecie mieć wybrany transport do oceny takiej. Jakie są mocne strony jego, czyli takie jakby plusy, tak, zalety, co jest korzystne w Polsce w tych warunkach naszych wewnętrznych. Słabe strony, no to jakieś wady, tak, to jest nie tak, jak problemy z funkcjonowaniem. Szanse, czyli co można zmienić, żeby jakby rozwinąć ten rodzaj transportu. I zagrożenia, czyli coś, co może utrudnić ten rozwój, czyli jakie są problemy wynikające z położenia Polski, z funkcjonowania kraju na tle też jakby tych czynników zewnętrznych, co może utrudnić rozwój tego rodzaju, tak patrząc w przyszłość. Więc tutaj trzeba trochę jakby przewidywać. No i teraz spróbujemy dokonać sobie grupy podziału. Więc tak, najpierw grupa, która będzie charakteryzować transport samochodowy. Weźmiemy sobie trzy postacie. Dobra, sprawdzimy. 6. Patrycja? Nie ma. 17. Maciek. Jest? A, ale nie, bo 6 to jest Patrycja Dąbrowska. To jest, dobra, Maciek. 10. Zuza. I 11. Janek. Proszę bardzo.
Transport samochodowy i zapraszam do tej wolnej ławki. Te osoby zapraszam tam do tego stanowiska. Uwaga, na zadanie macie 15 minut i spróbujcie ocenić te mocne, słabe strony, szanse i zagrożenia dla transportu samochodowego. Tak? Niekoniecznie, wystarczy podręcznik wziąć. Okej. Okay. Uwaga, druga grupa to będzie transport kolejowy. To poproszę tak. Dwójeczka. Paulina, 16. Patrycja Szymańska, to chyba nie ma. Czyli tak, Paulina, 15. Bartek Milewski, 7. Helena, też nie ma. 13. Ola. Okej, okay. To dziewczyny i Bartek, zapraszam. Może do tej ławki, bo akurat jest wolna. Jakby tak, Mateusz zaraz będzie zmieniał. To zapraszam Bartka. Transport lotniczy. Transport lotniczy. Teraz tak, 1. Mateusz. 14. Piotrek. I 3. Hubert. Dobra, to panów może poprosimy tu. Tak. Mateusz, zapraszam tutaj. I ostatni, czyli żegluga morska. No to pozostałe osoby zapraszam do tej ławki, czyli Adam tutaj. I dziewczyny akurat są na miejscu. Nawet zgrabnie się to wylosowało. Czyli Adam do dziewczyn, a chłopcy tutaj. Uwaga, polecenie macie na tej małej kartce. Odpowiedzi spróbujcie rozrysować w tych 4 kwadratach, których macie na karcie, czyli szanse, zagrożenia, słabe strony i mocne strony dla wybranego rodzaju transportu, tak jak macie przydzielony dla grupy, ok? I czas mniej więcej macie na to 15 minut. Działamy. Ja tu bombę ustawiam. Patrzymy na zegar. Kryteria do zadania macie na tablicy. Można wykorzystać podręcznik. Również atlas. Tutaj rozdam. Oraz informacje, które były w wcześniejszych zajęciach oraz to, co doświadczacie w życiu codziennym, bo na pewno każdy z was z któregoś chociaż raz tego rodzaju transportu na pewno korzystał. Tak? Więc przypomnę jeszcze raz. Mocne strony, jakby zalety, tak, korzyści. To, co jest na plus. Słabe strony, to są te elementy związane jakby z trudnościami. Co jest słabe, co jest wadą jakby tego transportu. W takim wymiarze i państwa, i dla człowieka, jako dla pasażera, dla zwykłego obywatela, który się przemieszcza jakimś rodzajem transportu. No i szanse, czyli te propozycje, jak można rozwinąć, tak? I zagrożenia, czyli to, co stanowi problem w rozwoju tego rodzaju transportu, albo co może w przyszłości stanowić problem. Myślimy, analizujemy i zapisujemy. Uwaga, nie ma jakby złych odpowiedzi. Próbujcie, tu możemy się spierać pewne argumenty, więc zapiszcie, co wam przychodzi do głowy, jak uważacie, bo na pewno w tej dyskusji coś się pojawi dobrego i nie warto jakby odrzucać, że to nie, to na pewno źle. Zanotujemy swoje wszystkie doświadczenia, wnioski, bo każdy z was na przykład mógł coś innego przeżyć, ma jakieś fajne skojarzenie i może to wykorzystać, tak? Działamy. No, w Zielonej Górze też nie ma. Nie, w Zielonej Górze też jest. Nie ma takich dużych, znaczących lotnic. Mało większych lotnic. Na tym napterodaktylach latają. Na napterodaktylach tam latają. Zagrożenia to tak naprawdę nie ma zagrożeń. Samo czy na powietrze to raczej nie zagrozi? Słuchaj, o połączenie elektryczne. Ale chyba coś o tym mówiłeś. No. Że przydałoby się. Co się wypowiada? Tu masz legendę. No. Komunik bardziej. Porty morskie. Dużo. Takie sztuczne. Że jakby możemy ulepszyć. A o co byś pana chodzi z szansami? Mamy polepszyć te... Szanse dotyczą propozycji na zmianę, na rozwój. Co można zrobić, żeby jakby jeszcze lepiej funkcjonował ten transport, tak? Ulepszać lotnisko. Czyli takie pomysły budować. Na poprawę. Budować działania. Większe lotnisko. Jak można usprawnić? Natomiast zagrożenia to te trudności. Co stanowi bariery? Dlaczego na przykład
nie mamy czegoś w takim stopniu rozwiniętym, jak chociażby gdzieś na zachodzie części Europy, gdzie lepiej funkcjonuje dany transport. Utrudnienia, co utrudnia, tak? To są komunizm. Podlasie w Polsce. Takie duże połaci, które nam nie pozwala nic zbudować. Wiesz, że Podlasie można by oddać w Rosji. Od co? A w zamian Kaliningrad. A w zamian Kaliningrad. Kaliningrad. Wtedy Rosja będzie miała predykat, żeby zagarnąć Białoruś. Czarna Góra przez Adriatyk większość swojej nazwy Rosji. No, po prostu fizycznie nie zmieściła się nazwa w konturach. Dobra, ale to niekoniecznie związane z transportem w Polsce, więc okej. Nie, po prostu się nie mieści w atlasie. Taki rodzaj zapisu graficznego. Bartek nie musi mieć. Która strona? Nie musi robić specjalnych przesterów. Bartek? Która strona? On sam jest przesterem. Która strona? 50. Sapi. To co, Hubercie, które? No ja sądzę, że to. Słabe strony najwięcej. No najwięcej. No ja powiem, że najszybciej transport w Polsce. Trzeba napisać szansę na to sprowadzenie większej ilości samolotów. To jest tak samo jak budować większe lotnisko. No nie, no możesz mieć duże lotnisko, ale możesz nie mieć samolotu. No tak, zbudujesz lotnisko, ale nie ma tam samolotu. Dobry plan. To brzmi jak plan, Hubercie, ale dobra. A ile coś takiego zostało zrobione? Czyli Hubercie co? Że wybudowano ogromne lotnisko nowoczesne, tam właśnie pod Radomiem. Tylko, że mamy już od półtora roku nie było ani jednego samolotu. Możemy dopisać w mocnych stronach, że to jest jeden z najbezpieczniejszych transportów. No, najbezpieczniejszy nie mam. No tak, no raczej się nie wywali z kolei samolot raczej. No jak ktoś samolot jedzie na to, żeby kończył wypalnik i spada. Wiesz, tak to sobie na takich kreskówkach spada pod takim kątem prostym. No jakby za dużo wpływasz w jakimś tam miejscu, no to można wypuszyć rybę. I to już wtedy wbiega na rybów. Koszy. Czuć się na rybę. No dużo cię tutaj lekcji. Jakoś mi pasuje, wiesz. No to co możesz zrobić z rybami? Ryba też zwierzę. Ale zwierzę. No tak, nie wiem, że to jest logiczne. A jak wystraszyć rybę? Jak to inaczej nazwę, żeby można wystraszyć rybę? Tak. Tak. Kartki zagrożenia z pocztową czy coś. Torcy topnieją i tak dalej. Jak ktoś przyniesie jaja, to masz problem. No, to jest dobre to głosie, nie? Przykład już. Jeśli jajko, to masz problem. No, dawaj, pisz to. Tak napisać? No. Nie. Jajka słabe strony, gotowane jajo. No, jajko gotowane. Ale można napisać zagrożenie, żeby koleje nie tam się. A co może być szansą na rozwój? Na przykład jak teraz jest ten odcinek temat, to przekopimy, jeżeli wyślałam. Zresztą chciałam się tutaj przekopać, bo żyje? Niekoniecznie. Żeby sobie przekopać? Nie żyje, wyślałam. To jest ten adny Europy? To jest Europa. No musicie na Polskę przede wszystkim. Przecież Polska tak rozwija, co macie otwarte. Tutaj, żeby przekopać kanał z Elblągu przez Wyżeje Wiślaną. I tutaj, żeby przekopać, żeby przekopać do Gdańska. Czyli do szans będzie przekopanie mnie Wyżeje Wiślaną. No na przykład to jest teraz taki głośny temat. Niektórzy mówią, że dobre albo źle. To zależy, jak spojrzeć. No i jeszcze co może usprawnić tą żeglugę morską? Pomyślcie. No to jest związane z portami, ze statkami. Jakie mogą być plusy na rozwój? I co stanowi barierę? Czy utrudnienie? Nie, że ja jak to się przez jakieś rzeczy. RZ. Okej. Jest duże problem, nie? Mhm. Drogi, nie chcę kupić pociągu. Statek lepszy. Nie wiem, może być jeszcze. Jajko na twardo. Jajko na twardo. To jest.
jest najważniejszy polski problem. To jest najważniejszy problem. Jeszcze może coś tutaj. Najważniejszy problem Polaka. Ale za średnio, czyli jeszcze nie wtedy żyją. Może szansę. Barcie, wiesz co nam dał szansę? No. Zdarzenie trzeciej wojny światowej samolotu, w szczególności, że była samolotowa, aby... A skąd? Aby poprawić umiejętności pilotów. No i żeby zginęli. Tak. Zdarzenie trzeciej wojny światowej tylko po to, żeby poprawić umiejętności pilotów. A przepraszam najmocniej. I ten... Zapomniałem. Tak. To w tej żegludze śródlądowej, tak? Trzeba zaznaczyć. Wody w rzekach. Radom. Co ty chcesz od Radomia? Radom. Jeszcze lotnisko. A tu? A my coś? Nie, no to tak, jeszcze działamy. To trzeba więcej pomysłów szukać. Jeszcze. Może aż tak daleko nie idźmy. Patrzmy w perspektywie takiej bliskiej w miarę, jak za mojego życia, żebym jeszcze dożył. Może nie byście tak daleko. Żebyśmy nie używali węgla. No, do na wodór to byłoby coś, no. No a woda, z wody mamy wodór, więc a wodór jest paliwem, które mogłoby napędzać, bo woda to nie, ale... Jaki by? No, jest bardzo ryzykowne, w sensie wybucha, ale energia by była. Dobra, działamy, myślimy jeszcze. 96 statków, to jest dużo? No nie jest. Cała flota polska. No brakuje jakiegoś taboru, szczególnie tego dalekomorskiego. Tak? I nie wszystkie porty w Polsce mogą przyjąć te duże statki z powiedzmy z Ameryki Południowej czy z Azji. To też można zaznaczyć. Czyli do Soby stąd tak, mała ilość. Tak, to jest argumentowe. Tak? Że te porty nie są w stanie przyjąć dużych statków. I mała flota. Tak? No to cienkie. Ja się chciałam sprawdzić, czy to Warszawa, czy jest, czy się Warszawa trochę powiększyła. Szczerze, my siedziałem z nim tutaj 5 minut. Ile jeszcze? 4 minuty. 4.20 minut. Było 4.20. 4.20. Nie, wcześniej patrzyłem. 10, 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 10
plusy, czyli zalety, tak? Ile samolot no, czy samolot? Im więcej, tym lepiej. Czy tak samolot i dużo paliwa? Moment, idę. Oczywiście. No tak, Piotrze, tak. No to mamy minus. Ojej, dobra, to już nie zwracajcie uwagi. Macie zadanie, gdzie jest karta? Dużo paliwa. Tutaj proszę się skupić na tym. Proszę działać. Do... Nie. No słuchajcie, chyba że już jesteście gotowi, to nie możemy nie czekać, tak? Dłużej. Ale myślę, że jeszcze może coś udałoby się tutaj sformułować dodatkowego, tak? Do tych zapisów. Sugestia. Statki zawijające do Gdańsku. Że największy statek. Gdańsk mógł się przyjąć największy statek. Używają dużo paliwa sportowego. Ale jest takie określenie, że jest paliwożerne. Na przykład jakiś, dajmy na to autobus stary, pali ze 30 litrów ropy na 100 km. No a najbardziej można by powiedzieć, że taki czołg jest paliwożerny, bo pali 100 na 100. Taki T-34 na polskim wyposażeniu. Ale 100 litrów na 100 km. Mamy jeszcze T-34? Tak, jeszcze są. No są już te nowsze twardy, ale... T-34 myślnik 40. Dlatego to nie jest pojazd cywilny, nie jeździmy czołgami. Coś tam mamy? Bo byśmy nie wyrobili na tą benzynę. Jak to nie? Co my coś tam mamy?
Dobrze. Uwaga, proszę finalizować tam odpowiedzi. Zostały nam 2 minuty. To co do pisarzy, to największy statków. Dobra. By mogli w ogóle więcej produkować tych większych statków i tak dalej. To jest możliwość przyjęcia największego statku transportu, tak? No. W ogóle. Szanse na rozwój jest tworzenie więcej statków, które by mogły pływać po otwartą, a nie jakieś małe pypiściów. Niższe działo i mniej celne. Ale zapisujemy pomysły. Wszystko myślę. Wszystko myślę. Jeszcze na tej stronie. Nie wiem, strony. Tak? Samolot potrafi się teleportować z jednej strony. Samolot jest samolotem. Można spać. Z samolotu można zrobić dobry pocisk. Komfort podczas lotu. Komfortowy środek transportu. Komfort podróży. A pendulum. Komfortowy. Komfortowy lot. Tak, na przykład te, nie wiem, do Szwecji też sobie pływają. Poważny temat. Luczem, jakbyś tak. Nie luszę, tylko lemisz. Nie luszę, tylko lemisz. Trzeba z uciech użyć? Trzeba z uciech użyć? To trudno i tak najlepszym... Zaraz będzie powiem. Najlepszym shipem i tak jest boczek. Boka i boczek. Dobra. Okej, okay, czas nam minął. Zaczniemy zgodnie z kolejnością, tak jak żeśmy ustalali, od transportu samochodowego. Poproszę grupę pierwszą. Tak, już budzimy się, budzimy. Grupa pierwsza. Po kolei. Te mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia. Proszę bardzo, jak ocenicie ten transport samochodowy w Polsce? Mocne strony transportu samochodowego, który jest trochę tańszy. Powszechny dostęp do wszystkiego. Tak jest, bo dużo osób faktycznie ma współcześnie samochody, łatwo wtedy możemy się przemieszczać jakby z punktu A do punktu B. Nie jesteśmy uzależnieni od połączeń regularnych, tak, autobusy czy kolej, to się zgodzę, tak? Jeszcze raz? Wygoda do jazdy. I wygoda, czy od drzwi do drzwi, tak jest, bo możemy sobie wsiąść pod blokiem od razu prosto z klatki. Praktycznie musimy jechać na jakiś dworzec czy na jakieś lotnisko. Tu jest przewaga samochodowego jak najbardziej. Jeżeli ktoś ma jakiś też pomysł, może oczywiście z innych grup dorzucić. Okej, okay, a z kolei te słabe strony, co jest na minus? To są korki, potem są słabe strony odpostrach. Przez to zanieczyszczenia. No tak, jak dużo samochodów, bo są korki, no to emitują dużo spalin, to jak najbardziej. Na pewno jest wolniejszy od niektórych, od wszystkich. No tak, przy tym natłoku aut na ulicach czy na drogach, to spowalnia z kolei samą fazę przejazdu. Ale tak, nie jest tak szybki. Ale to się w sumie chyba na samonapędza. O, słucham? Bo tak. Są korki, więc ludzie tworzą więcej dróg. Tworząc więcej dróg, ludzie zabierają przestrzeń zieloną. Zgadza się, bo też zabudujemy wtedy asfaltami, betonami, tak jest. I przez to jeszcze bardziej zanieczyszczamy sobie, jeszcze bardziej zanieczyszczamy sobie powietrze. Tak jest. I to są te zagrożenia. Właśnie a propos już tego czwartego punktu, to Ala dobrze podpowiadał o zagrożeniach, że możemy rozwijać niby na potęgę, ale jakbyśmy tak faktycznie sobie poszatkowali tą Polskę z północy na południe masą dróg, to faktycznie zaczęłoby brakować nam tej przestrzeni otwartej zielonej, że sama ilość dróg też niekoniecznie jest korzystna, żeby było jak najwięcej. Tak, to jest to zagrożenie, bo za dużo dróg też niedobrze by było, bo właśnie tracimy tą przestrzeń. Lepiej mieć mniej, ale takich bardziej wydajnych, czyli właśnie żeby autostrady czy szybkiego ruchu. Okay? A co z kolei wpisaliście w tych szansach na rozwój? W szansach no to rewolucja dróg, przez co szybciej możemy jeździć. Tak, że jakby właśnie nie nowe budować, a poprawić tamte, które już są, bo ciągi komunikacyjne są stare jeszcze ze średniowiecza niektóre.
I to nie o to chodzi, że nagle trzeba zmieniać, że inaczej będzie jechać z Krakowa do Warszawy, że będziemy jechać przez Lublin. No nie o to chodzi. Tylko żeby były dobrej jakości te drogi. Te, no które tak, już są. Ale też okay? Jest tak, że potem w trakcie renowacji te są jeszcze większe wtedy korki. No, no nie ma też tak, że od razu będzie to, co chcemy, akurat jest tak? Taki przypadek, że jest budowana kładka. Mhm. Tam... Gdzieś po prostu jest budowana kładka, już od roku ją budują, co mogliby zrobić to w pół roku i non stop ludzie jeżdżą naokoło, błądzą, a wszędzie jest budowa, bo gdzie nie pojedziesz, jest budowa. No to też są te właśnie te zagrożenia niestety, że ta budowy wymagają wtedy przebudowy i obciążenia. Okej, okay, to przyklejamy sobie tam na planszę. I teraz druga grupa, czyli transport kolejowy. Proszę bardzo. Po kolei. Dobrze. Więc tak. Mocne strony transportu kolejowego tak? To wygoda. Jest szybki transport kolejowy mimo wszystko. No możemy powiedzieć, że szybszy czasami niż ten kołowy, bo nie ma korków, okej. Okay. Tak, jest w miarę tanio. Z wyjątkami oczywiście. Jest okay. Łatwy dostęp do wszystkiego, tak do ośrodków miejskich. Czy kolejowym? Czasami nawet do wiejskich. No, akurat jak są stacje, tak, ale nie do końca bym się zgodził, że do wielu tych miast, tak? Czy wiele no miejscowości. Tak, no wiadomo. No dobrze, dalej. No jest bardzo odporny na te złe warunki pogodowe i terenu. W pewnym sensie tak, bo pociąg jest dosyć tutaj dużą tą jednostką, jest w stanie przemieszczać się nawet w tych warunkach w porównaniu na przykład do tego transportu lotniczego. Znaczy, bardzo dobrym tak. Przykładem jest oczywiście kolej transsybiryjska, tak? Aha. Dobra, ale wracamy do Polski. Czy tam nie przejedziemy. No i dalej, co jakieś wady? No, to słabe strony to przede wszystkim są straszne opóźnienia, jest tłok, jest takie niektóre pendolino są strasznie drogie, no i trzeba budować te perony i je renować, remontować. I jajka na twardo. Jajka na twardo. A tego to nie wiem, co to za przypadłość. Jakieś miałeś swoje doświadczenia z warsem, czy coś? Jajka na twardo, proszę pana. No ale dalej nie wiem, o co chodzi. No jak jest... jedziemy Gdańsk, Warszawa, to pan za nami, pan miły pan z wąsami za nami, wyjmuje swoje jajeczko, co mu żona przygotowała. Już wiem, o co chodzi. Ciężko zmienić miejsca, przeciąg zajęty, okej. Okay. No i teraz te szanse, bo tu już zagrożenia wspominałeś też, ale jakie szanse będą? Szanse to dotacje unijne. Tak, dostajemy dotacje. Może będą częstsze przyjazdy pociągu. I ludzie pracę dostają, nie? Okay. A zagrożeniami jest oczywiście, no możemy rozjechać małą sarenkę na ciuchci, tak, jak sarenka jest głupia i jakimś cudem nie usłyszy pociągu, to tak. Dlatego się powinno robić kładki. No to tak, te zakładki, przekładki dla słyszą, okej. Okay. Coś jeszcze? Można się wykoleić, jak ktoś nie wyremontował torów i się wykoleimy i wszyscy zginą. Czyli większe ryzyko jakiejś awarii, tak? Okej, okay, to w Polsce jest, bo są stare torowiska, no to jest ryzyko awarii, może nie wykolejenia, ale awarii. Okej, okay. Dobra? Dobra, dziękuję. Uwaga, transport lotniczy w takim razie, szybciutko. Dziewczyny, proszę bardzo. Chłopaki, transport lotniczy. No. Proszę bardzo. Plusy i minusy. Mocne strony to jest... Ale słuchamy? Halo? To najszybszy transport w Polsce. Czas, prędkość, tak jest, szybko pokonuje dystancję. Jest też najbezpieczniejszym transportem. Według statystyk, tak jest, bo tych katastrof mimo wszystko jest niewiele i w Polsce bardzo rzadko się zdarzają. Ale jak już się zdarzy, no wiemy, ale mimo wszystko na drogach dużo więcej osób ginie i to co każdy weekend, niż w katastrofie w ciągu roku. Proszę bardzo. I to jest całkiem komfortowy środek transportu. Poprawiły się standardy, to na pewno. Okej, okay, no, słabe strony? Słabe strony, no to są dosyć drogie przeloty. Jest mało takich dużych lotnisk oraz te samoloty zużywają paliwo, którego nie mamy jakoś. Tak jest, koszty te użytkowania są bardzo duże. Okay. Szanse? To poczekaj, szanse? Budowanie większych lotnisk, sprowadzanie lub tworzenie większej ilości samolotów. Tak, nowszy tabor, tak, nowsze zakupy, tak, teraz to uczynione. Trzeba szkolić dobrych pilotów. O, i właśnie polscy piloci są bardzo cenieni i niestety często odchodzą do innych firm, bo wyszkoleni są bardzo dobrze w Polsce, co jest trochę tańsze niż na zachodzie, a z kolei tam są większe pensje, więc niestety odpływają nam, ale faktycznie piloci to jest nasza mocna strona, zresztą od dawien dawna. I zagrożenia?
No, wypadki. Wypadki lotnicze. Ale to nie tak często jest, jak mi się wydaje, że no częściej tą trudnością to jest pogoda przede wszystkim. Jak jest mgła, prawda? Czy jakieś silne wiatry to hamują nam starty. Okej, okay, następna grupa, pana. Transport morski. Dobra, to, Alicja? Bo chciałam jeszcze powiedzieć, bo nie wiem, czy to jest nie wiem, do czego to zaliczyć, ale na przykład jak samoloty lądują, to on ten gaz, paliwo wypuszczają tak parę kilometrów nad ziemią. Żeby zmniejszyć masę. Tak? No właśnie, zmniejszają masę, a to jeszcze zanieczyszcza chyba. No tak, tutaj też jest kwestia. Szczególnie jak są jakieś kryzysowe sytuacje, jak musimy lądować awaryjnie, wtedy rzuca cały praktycznie paliwo, żeby zmniejszyć ten ciężar, ale to nie jest aż tak często ten proceder. Ale też wtedy było to zanieczyszczenie jak najbardziej. I żegluga morska i śródlądowa, transport wodny, proszę bardzo. No tak, do różnych stron. Rozbudowany port w Gdańsku, połączenia ze szwedzkimi portami. Niewielki wpływ na środowisko, koszty przewozu są niskie, odznacza się dużą ładownością i Gdańsk ma możliwość przyjęcia największego statku transportowego. O, właśnie, ta duża ładowność to jest największa przewaga statku, bo te kontenerowce, które przybywają z Chin i te największe, które może wpływać do Gdańska, ten z Hongkongu, OLC Hongkong, faktycznie ma największą masę, czyli można bardzo dużo towarów przejść. A ile razy on przypłynął do Polski? Ile razy? Tylko raz? Nie znam takich statystyk. Ale wiem, że na raz może wziąć 20 tysięcy tirów, taki załadunek. Okej, okay. I słabe strony? Przewóz trwa długo, jest mała ilość statków w Polsce i nie wszystkie porty są w stanie przyjąć duże statki. I szanse? Przekopanie Mierzei Wiślanej. A to jest ten nowy temat, żeby tą żeglugę usprawnić przez Zalew Wiślany, tak? Powiększenie portów i zwiększenie ilości statków. No tak, gdyby była większa baza, mamy większą ilość wymiany handlowej, a im większe porty, tym większe statki mogą wpłynąć, więc ta przebudowa też byłaby korzystna. A co jest zagrożenie dla Polski? Częste wahania stanu wody w rzece. Tak jest, ale to jeśli chodzi o transport śródlądowy, tak, że są niżówki i niestety część ze statków tych mniejszych porzekach nie może pływać. Okej, okay. Zerknijcie teraz jeszcze tutaj na planszę. Tutaj poproszę jeszcze tą kartę. Który z tych transportów wydaje wam się największą ma szansę na rozwój w Polsce tak na przyszłość? Kolejowy. Patrząc po tych różnych ocenach, bardzo, ale... Kolejowy. Zdania widzę, że są podzielone, ale tak naprawdę z punktu widzenia nas jako mieszkańców, to czy tylko jeden rozwinięcie jednego to byłoby tak korzystne? Tak, żeście wy opisywali, że każdy miał jakieś wady i zalety, prawda? Ale skupialiśmy się głównie na tych zaletach. Wszystkie trzeba było. No właśnie, też mi się tak zdaje, że nie chodzi o to, żeby tylko inwestować w jeden rodzaj, bo faktycznie każdy pełni inną rolę. Do innej rodzaju podróży i do innego wyjazdu jest nam przydatny, więc raczej rozwijanie każdego z nich byłoby korzystne. I Polska ma warunki jakby do wielu z nich, stąd w ogóle charakteryzowaliśmy te cztery grupy, bo mamy chociażby dostęp do morza. Jesteśmy też krajem tranzytowym między wschodem i zachodem, dlatego ten rola transportu czy kolejowego, czy samochodowego u nas ma szansę w ogóle bytu, więc tak naprawdę w Polsce każdy z nich jest potrzebny. Uwaga, i ostatnia rzecz na koniec. Zgodnie z ideą, ile wam się udało zapamiętać informacji, zrozumieć z tej lekcji, spróbujcie ocenić, jako dla mnie, taką informację zwrotną. Ile z tego celu głównego udało wam się zrealizować? Piotr, przyklejamy karteczkę na odpowiednim wagonie. Według własnego uznania, Mati, karteczka. Gdzie jesteśmy po tej lekcji, jeśli chodzi o transport w Polsce, ok? Przyklejamy w odpowiednie miejsce. Nie. Jeżeli czegoś nadal nie rozumiemy, nie wstydzimy się, proszę kleić w takim miejscu, jakim uważacie, ok? Ale nie, na wagonach, halo, Hubert, czytać uważnie opis. Na wagonach przyklejamy. Dobra, każdy ma karteczkę, przykleja w odpowiednim. Nie. W pociągu jestem ja. Ja tu ciągnę ten pociąg. Dobra. Okej. Dobra. No, widzę, że pierwszy wagon wypchany, także jest dobrze. Mam nadzieję, że każdy tutaj osiągnął ten cel w miarę możliwości swoich. Okej, okay. To będzie wszystko. Pakujemy się. Dziękuję i widzimy się w przyszłym tygodniu.